Dzień dobry, szanowni państwo. Miło państwa ponownie widzieć na żywo. Jak co czwartek widzimy się na wykładzie w ramach wiosennej edycji Akademii Bemowskiego Seniora w Bemowskim Centrum Kultury. Dzisiaj wykład pana Adriana Sobieczańskiego, który opowie o wielokulturowości Warszawy, między innymi na przykładzie różnych narodowości, które zamieszkiwały w naszym mieście. Zapraszamy również, z tyłu widać zdjęcie, więc wykład zapowiada się bardzo ciekawie. Zapraszamy również za tydzień, w czwartek 12 maja, również do Bemowskiego Centrum Kultury, gdzie pani Ewa Fürstenberg, pełnomocnik dziekana do spraw upowszechniania wiedzy Szkoły Gospodarstwa, Głównego Gospodarstwa Wiejskiego, zaprezentuje wykład pod tytułem Mikrobiota a zdrowie. Zapraszamy jak co tydzień na godzinę 11 i godzinę 13. Natomiast dla osób, które nie będą mogły dotrzeć, od dnia dzisiejszego będzie nagrywany wykład, który będzie można zobaczyć na stronach YouTube Dzielnicy Bemowo. Zapraszam, życzę udanego wykładu. Panie Adrianie, oddaję w pana ręce naszych wspaniałych seniorów. Dziękuję bardzo. Tak jak zostałem przedstawiony, Adrian Sobieszczański. Państwo mnie już znają, ponieważ wielokrotnie spotykaliśmy się już tutaj i dzisiaj będziemy i rozmawialiśmy sobie o różnych historiach warszawskich. Opowiadałem państwu o różnych aspektach życia w Warszawie na przestrzeni wieków, natomiast dzisiaj pochylimy się nad tematem multikulturowości Warszawy, wielonarodowości Warszawy, oczywiście w ujęciu historycznym, ponieważ to nas najbardziej interesuje. Chociaż jak państwo bardzo dobrze widzą, na każdym kroku możemy to też zobaczyć, że Warszawa nadal jest wielkim tyglem kulturowym i to tak naprawdę w żaden sposób się nie zmienia i żeby nigdy się nie zmieniło, bo tak naprawdę to pokazuje, że żyjemy w mieście ciekawym, mieście, w którym możemy z wielu kultur, z wielu doświadczeń korzystać, chociaż żyjemy w mieście, które jest bardzo mocno też jakby okaleczone przez to, co wydarzyło się tutaj podczas II wojny światowej i jak bardzo ta różnorodność, którą na przestrzeni wieków mogliśmy oglądać, została po prostu zachwiana. I oczywiście my bardzo często, mówiąc o multikulturowości, o wielokulturowości Warszawy, mówimy o tym, że było to miasto chociażby w przeddzień II wojny światowej zamieszkałe przez na przykład społeczność żydowską, którą tutaj mogą państwo zobaczyć. Co ciekawe, na zdjęciu powojennym, bo jest to zdjęcie z obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim już w latach 40., ale widzimy właśnie te charakterystyczne elementy tego kolorytu, tej rytualności związanej ze społecznością żydowską i wygląda to naprawdę wówczas jeszcze bardzo niesamowicie. Proszę państwa, przed II wojną światową Warszawa liczyła około 1 300 000 mieszkańców, już tak liczymy, natomiast około 350 tysięcy to była społeczność żydowska, a więc Warszawa była drugim, po Nowym Jorku, największym skupiskiem Żydów na świecie. A więc tak naprawdę nie mogło to się nie odbijać na wyglądzie Warszawy, na kulturze Warszawy, na języku Warszawy, bo przecież język jidysz był tak charakterystyczny dla chociażby pewnych dzielnic ówczesnej Warszawy. Ale z drugiej strony ta multikulturowość Warszawy to dziedzictwo, trudne dziedzictwo, które do dzisiaj gdzieś tam w Warszawie jest zauważane, to także przecież i obecność Rosjan przez dziesięciolecia, obecność Niemców przez dziesięciolecia, których bardzo często nawet w okresie dwudziestolecia międzywojennego jakby nie rozgraniczano tego pomiędzy religią a narodowością, bo jeżeli ktoś był ewangelikiem albo ewangelikiem reformowanym, albo też ewangelikiem augsburskim, od razu określano Niemcem, co było bardzo niepoprawne i są takie wspomnenia, między innymi Emil Mieszkowski, syn
przedwojennego rzemieślnika, czapnika, który wykonywał kapelusze dla osób numer jeden w państwie, wspominał, że bardzo często było tak, że rodzice mówili do swoich dzieci, aby nie obnosili się z tym w szkole, jakiego są wyznania, ponieważ może to źle na nich wpływać. Natomiast to wszystko pokazuje, że no nie byliśmy miastem jednolitym ani etnicznie, ani kulturowo i ta koegzystencja różnych wyznań, różnych religii, różnych narodowości musiała tutaj po prostu funkcjonować. I na którą kartę dziejów ojczystych byśmy tak naprawdę nie spojrzeli, albo na którą kartę dziejów Warszawy byśmy nie spojrzeli, to zobaczymy tam właśnie liczne grono chociażby obcokrajowców, którzy tutaj przybywali. A przybywali z rozmaitych powodów w różnym czasie, bo z jednej strony mamy ludzi, którzy przybywali tutaj po prostu w celach zarobkowych, jedni przybywali za wojskiem, innych ściągał chociażby Dwór Królewski, który przecież w Warszawie miał swoją siedzibę, ale także liczne dwory magnackie, a więc mamy takich przybyszów ekonomicznych, mamy tych, którzy idą z wojskiem, robią tutaj karierę, ale mamy też inżynierów, rzemieślników, mamy krawców, kucharzy i dzisiaj śledząc te losy ludzkie, też Państwu będę chciał takie różne elementy tutaj podczas naszego spotkania pokazać, właśnie przez pryzmat tego, co chyba nas najbardziej interesuje, czyli przez pryzmat ludzi. Proszę Państwa, niewątpliwie nawet do dzisiaj, po wielu latach, ta multinarodowość i multikulturowość Warszawy jest widoczna na cmentarzach warszawskich. I tutaj nie możemy zapomnieć, że można powiedzieć w dzisiejszym centrum miasta mamy poniekąd taką dzielnicę cmentarzy, czyli dzisiejszy zespół cmentarzy powązkowskich, bo tak je określamy, czyli cmentarz rzymskokatolicki na Starych Powązkach, graniczący z cmentarzem żydowskim, graniczący, położony bardzo blisko cmentarza ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego, ale także i na przykład cmentarz tatarski, cmentarz kaukaski w Warszawie, które przecież należą do tego całego zespołu, które dzisiaj są troszeczkę zapomnianymi cmentarzami, bo trzeba o tym powiedzieć. No i oczywiście także cmentarz prawosławny, troszeczkę w innym miejscu, ale już nie wchodzący w skład tego zespołu cmentarzy, ale jednak odbijający właśnie w sobie tą multikulturowość, multinarodowość i multireligijność Warszawy. Warto też, proszę Państwa, podkreślić, że cmentarze ewangelickie mogły na ziemiach Rzeczypospolitej powstawały stosunkowo późno, a było to po prostu związane z tą niemożnością przebywania w miastach dysydentów. I tutaj proszę zauważyć, że dopiero XVIII wiek to jest ten czas, kiedy te cmentarze powstają w Warszawie. Natomiast było to także z taką ustawą De non tolerandis judeis, która powstała w latach 20. wieku XVI i która właśnie zakładała, że no innowiercy nie mogą przebywać w granicach miasta. Obowiązywało to przez kolejne stulecia. Oczywiście, jak to bardzo często bywa w kwestiach gospodarczych, politycznych czy społecznych, zdarzały się jakieś odejścia od tego, i o tym Państwu też będę dzisiaj mówił. Natomiast też zwróćmy uwagę, że dla chociażby społeczności żydowskiej Warszawa no była takim miastem, w którym oczywiście może nie mogli się osiedlać przez ten określony czas w centrum miasta, ale mogli na przykład osiedlać się na tych rubieżach miasta, stąd też powstanie chociażby tej dzielnicy północnej, Muranowa, czyli tej właśnie dzielnicy żydowskiej. Proszę Państwa, jednym z symboli tej takiej multinarodowości, tego wymieszania, jeżeli chodzi o konkretne postacie, jest Sokrates Starynkiewicz. To jest postać Państwu na pewno bardzo dobrze znana. Rosyjski generał, pracownik administracji w Warszawie, człowiek, któremu warszawiacy jako jedynemu Rosjaninowi w dziejach Polski postawili pomnik. Pomnik ten do dzisiaj w formie popiersia stoi na warszawskich filtrach, bo to właśnie filtry, czyli zespół składający się i z wodociągów i kanalizacji był dziełem Sokratesa Starynkiewicza. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy urzędnicy Starynkiewicza sprzeniewierzyli publiczne pieniądze,
kupując jakieś tam pompy skomplikowane, które w Warszawie do niczego się miały nie przydać, to Sokrates Starynkiewicz sprzedał posag swojej córki po to, aby oddać pieniądze do kasy miasta. Więc ta powinność, te obowiązki obywatelskie były tak rozumiane przez Sokratesa Starynkiewicza, Rosjanina, który po polsku nie mówił, rozumiał po polsku, mówił, żeby mówić do niego po polsku, on rozmawiał zaś po rosyjsku, ale był to człowiek, dzięki któremu remontowano kościoły warszawskie, kościoły rzymskokatolickie. Dzięki niemu powstał kościół na Grzybowie, czyli kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych projektu Henryka Marconiego, Włocha przecież z pochodzenia, który tutaj zżył się z Warszawą i tworzył tutaj przez kolejne lata. To Sokratesowi Starynkiewiczowi zawdzięczamy budowę chociażby nowoczesnych hal targowych w Warszawie, czyli hal Mirowskich, bo jest to końcówka XIX wieku. To Starynkiewiczowi zawdzięczamy także uporządkowanie ulic Warszawy, ale także między innymi jemu zawdzięczamy odnowienie kolumny Zygmunta, czyli tego symbolu miasta, symbolu grodu nad Wisłą. Natomiast, proszę Państwa, gdybyśmy chcieli w XIX wieku powędrować sobie śladami tej właśnie wielonarodowościowej i wielowyznaniowej Warszawy, to chyba najlepiej byłoby trafić na warszawską Pragę, gdzie z jednej strony mamy cerkiew, czyli sobór dzisiejszy prawosławny pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny Równej apostołom na warszawskiej Pradze, a z drugiej strony na przykład charakterystyczną, okrągłą, niezwykle rzadko spotykaną w architekturze synagogę żydowską, dzisiaj niestety już nieistniejącą, a za chwilę później chociażby kościół świętego Floriana i świętego Michała na warszawskiej Pradze. Czyli w takim kwartale ulic tak naprawdę świątynie, które są jakby tym symbolem właśnie tej multinarodowości i multikulturowości. Oczywiście moglibyśmy tam dalej wędrować i kościół przy Jagiellońskiej i synagoga czy dom modlitwy na ulicy Targowej. Tych elementów znaleźlibyśmy tam po prostu bardzo dużo. No i ten element, który zawsze nas jakoś bardzo mocno też charakteryzował, to język. Właśnie język, jakimi posługiwały się poszczególne nacje mieszkające w Warszawie. Proszę Państwa, ja uważam, że jedną chyba z najbardziej takich może nie zapomnianych, ale takich grup społecznych, religijnych, które przebywały na terenie Warszawy, to byli muzułmanie. Muzułmanie, którzy byli tutaj obecni tak naprawdę od dziesięcioleci, natomiast troszeczkę nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ mamy dwie drogi przybywania osób tych na ziemię polskie. Przede wszystkim proszę zauważyć, że historycznie polegało to na tym, że jeszcze w czasach wielkiego księcia Witolda, księcia litewskiego, na tereny Litwy ówczesnej przybywali uciekinierzy z tej Złotej Ordy, którzy uciekali przed tak zwanym zamordyzmem tych chanów rządzących tą społecznością. Natomiast z drugiej strony Witold ich bardzo chętnie przyjmuje, daje im część ziem, które mają stanowić taki bufor pomiędzy ziemiami Wielkiego Księstwa Litewskiego a ziemiami Zakonu Krzyżackiego, a z racji tego, że oni niekoniecznie z uprawą roli sobie radzą, niekoniecznie radzą sobie na przykład z hodowlą zwierząt, to jeszcze zależy których, ale co robią rewelacyjnie? Rewelacyjnie się biją i zawsze każda rodzina ma obowiązek wystawić takiego wojownika na koniu, który będzie później walczył o wolność Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później także korony, czyli Rzeczypospolitej. I proszę Państwa, nie było takiej bitwy w dziejach Rzeczypospolitej, w której nie uczestniczyliby właśnie najczęściej Tatarzy. My bardzo często dzisiaj to uogólniamy, mówimy, że to są polscy Tatarzy, którzy stawali w obronie swojej drugiej ojczyzny, albo czasami pierwszej ojczyzny, bo nawet dzisiaj, jak się pyta Tatarów w okolicach Kruszynian czy Bochonik na Podlasiu, czy oni czują się Polakami, to uwaga, oni odpowiadają, że nie czują się Polakami, bo oni Polakami są i oni nie mają się czuć Polakami, oni
oni są Polakami. To jest niesamowite tak naprawdę do dnia dzisiejszego. I jakbyśmy prześledzili historię, to nie było takiej bitwy, gdzie oni nie stawaliby właśnie w obronie Rzeczypospolitej. Walczyli pod Grunwaldem, walczyli w wojnach XVII wieku, walczyli z Janem III Sobieskim, szli na Turków pod Wiedniem, a kiedy Turcy się pytali, dlaczego wy swoich braci i współwyznawców mordujecie, walcząc z nimi, to oni odpowiadali, że ani Allah, ani Koran nie mówi, żeby grabić, łupić i mordować, dlatego nie traktujemy was jako współbraci, ale jako najeźdźców. Kiedy pod Janem III Sobieskim w bitwie pod Parkanami łamie się koń, to Tatarzy podają mu konia, ratując mu życie i dlatego on daje im ziemię na Podlasiu, które są dzisiaj zamieszkiwane przez Tatarów. Ale później były walki narodowo-wyzwoleńcze z okresu XIX wieku i oni wszędzie byli, w każdym powstaniu listopadowym, wcześniej jeszcze w insurekcji kościuszkowskiej, na szańcach warszawskiej Pragi wykrwawił się 5, 6 i 7 pułk Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego, w których to pułkach nie brakowało tych synów stepu. A później oczywiście jest taki okres, kiedy do Warszawy przybywają po powstaniu listopadowym wojska carskie, wojska rosyjskie, najczęściej także z Zakaukazia, dwa takie słynne pułki Dawida Osipowicza Bebutowa i Hasana Bek-Agałarowa i one jakby mają pokazać, kto tak naprawdę rządzi nad Wisłą, czyli z jednej strony ci muzułmanie, często polscy Tatarzy, których nie brakuje na ziemiach polskich, a z drugiej strony tam właśnie z dalekiego Zakaukazia przybywają kolejni, a za nimi ich rodziny, ponieważ służba w armii carskiej trwała tak długo, że żeby oni mogli jakby jeszcze raz zobaczyć swoich bliskich, którzy służą w armii, to musieli przybywać bardzo często za nimi właśnie do na ziemię Rzeczypospolitej. Tworzy się taka kolonia muzułmańska w Warszawie i dlatego już w latach 30. XIX wieku w Warszawie powstaje cmentarz kaukaski, cmentarz, na którym właśnie chowano te osoby, które tutaj pod polskim niebem zmarły. Ale oczywiście, jeżeli mówimy o tych, którzy walczyli w tej obronie Rzeczypospolitej, to jeżeli weźmiemy ten XIX wiek, tak jak mówiłem, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, ale później jest pierwsza wojna światowa, nie brakuje wśród legionistów, wśród żołnierzy Korpusów Wschodnich, nie brakuje Tatarów polskich, zresztą no jeden chociażby z najsłynniejszych, czyli Sulkiewicz, przyjaciel Józefa Piłsudskiego, zginął w roku 1916 w bitwie nad Choryniem, natomiast jest także między innymi, są tam takie osoby jak Tatar Abłamowicz, również współpracownik Józefa Piłsudskiego z przepiękną kartą, który zostanie rozstrzelany przez Niemców w ruinach warszawskiego getta jako więzień Pawiaka. Ale później będzie cały okres II wojny światowej, 1939 rok, ostatnia szarża polskich Tatarów na Niemców pod Piotrkowem, kiedy szwadron tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich szarżuje na Niemców. Ale będą później w czołgach generała Maczka, będą w samodzielnej brygadzie spadochronowej generała Sosabowskiego, będą walczyli pod Bolonią, pod Falaise, pod Monte Cassino, będą wyzwalali Bredę, będą we wszystkich miastach później wyzwalanych przez chociażby dywizję generała Maczka, ale będą też ginęli w czasie II wojny światowej w zbrodni katyńskiej, właśnie tym strzałem, zdradzieckim strzałem w potylicę i ta muzułmańska, tatarska lista katyńska nie jest nam do końca dzisiaj znana. Będą cichociemnymi zrzucanymi do Polski, jak słynny Amurat, Andrzej Świątkowski. A więc tak naprawdę to jest bardzo niesamowite, bo ci ludzie przez lata także mieszkali właśnie w Warszawie. I kiedy ten cmentarz kaukaski się zapełnia, tworzymy cmentarz tatarski w Warszawie przy dzisiejszej ulicy Tatarskiej. Lata 60. XIX wieku, niewielki cmentarz. Takie legendy o nim mówią, że jest podzielony na dwie części, na bogatą i biedną, co jest nie do końca prawdą. Ale jak tam pójdziemy, to zobaczymy, że nie ma drugiego miejsca w Warszawie, gdzie byśmy zobaczyli, czy poczuli ten orient właśnie na terenie dzisiejszej Warszawy. Ta postać, którą Państwo tutaj widzą, Saferbeck Malsak, jeden z żołnierzy, oficerów armii carskiej, generał armii carskiej z Włady Kaukazu, kończący szkoły w Elizawietgradzie, który brał udział w I wojnie światowej, gdzieś tam w czasie tych walk podczas I wojny światowej ratuje majątek rodziny Pusławskich, później Pusławskich
pracodawcy go szukają, odszukali go w Paryżu, ponieważ on jako ten uciekinier, znaczy ten człowiek pochodzący z Zakaukazia, przedostaje się do Turcji, później z tej Turcji do Francji. Pusławski odnajduje go w okresie dwudziestolecia międzywojennego i za uratowanie tego majątku ściąga go do Warszawy. Mieszkał na Mokotowie, nie wiemy dokładnie, czy w Królikarni, czy w pałacyku na Ksawerowie, tego już się nie dowiemy. Uczył dzieci Pusławskiego jeździć konno, współpracował z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, pomagając dawnym towarzyszom broni. Zmarł w 1944 roku. Został pochowany w Warszawie na cmentarzu tatarskim. Na jego grobie jest ten rok 1944 i taka parafraza polskiej pieśni wojskowej: śpi kolego, a w tym grobie niech się Kaukaz przyśni tobie. Bardzo ciekawy element, natomiast nie zginął ani w czasie powstania, chociaż Niemcy go zachęcali do współpracy, natomiast zginął w bardzo takich tragicznych, ale smutnych okolicznościach. Spadł na niego gigantyczny obraz, który wisiał nad stołem. Generał został dość mocno poturbowany i chociaż w islamie nie uznaje się ekshumacji, ponieważ to prawo tego pochówku jest nienaruszone, to w 1996 roku naszego generała ekshumowano i przewieziono w jego rodzinne strony. Dzisiaj mało kto wie, że ten grób jest po prostu dzisiaj pusty. Proszę Państwa, Jerzy Edigej Korycki, Państwu na pewno bardzo dobrze znany. Z jednej strony sportowiec, z drugiej strony pisarz, twórca tak zwanej powieści milicyjnej. Może nie twórca, ale realizator takich powieści milicyjnych bardzo popularnych w latach 50., 60. Trzy jego książki: Baba Jaga traci trop, Strzały na dancingu i Pociąg specjalny, bodajże jakiś tam numer. To była kanwa dla trzech odcinków bardzo popularnego i Państwu na pewno bardzo dobrze znanego serialu telewizyjnego 07 Zgłoś się. A więc postać bardzo ciekawa, ale bardzo niejednorodna. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zaangażowany w działalność takich organizacji jak na przykład Obóz Wielkiej Polski. Był jako jeden z pierwszych wysłany do Berezy Kartuskiej razem z Bolesławem Piaseckim i Henrykiem Rossmanem, ale był też adwokatem, po wojnie usunięty jednak z listy za tą przynależność do OWP przed II wojną światową. Zginął w tragicznych okolicznościach w wypadku samochodowym. Natomiast ten właśnie jego grób również na cmentarzu tatarskim, no, pokazuje nam właśnie, że wiele osób faktycznie z tych Tatarów pochodziło. Zresztą to Edigej, nawiązanie do tam jednego z wodzów Złotej Ordy, do którego tutaj nasz bohater się również odwoływał. Postać również niesamowita, czyli Welibeki Edigar, Azer, proszę Państwa, który mieszkał w Warszawie przez pewien czas w okresie dwudziestolecia międzywojennego, pochodził z bardzo bogatego azerbejdżańskiego rodu, pod Baku mieli swój majątek. Natomiast kiedy Azerbejdżan traci niepodległość po I wojnie światowej, on tam na chwilę jest tym wolnym państwem, wówczas ojciec Welibek Yedigara i jego brata mówi do nich, żeby uciekali, ponieważ Rosjanie, kiedy tutaj wejdą, się na nich zemszczą, i oni przyjeżdżają do Polski. W Polsce polscy oficerowie obejmują ich swoją opieką, starają się jakby umożliwić im karierę wojskową. Weli jest tak zwanym oficerem kontraktowym, czyli podpisuje kontrakt jako obcokrajowiec i tutaj służy w Wojsku Polskim. Na początku w 10. Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie, później służy w 7. Pułku Łanów Lubelskich. Natomiast podczas II wojny światowej w Armii Krajowej był szefem Departamentu Kawalerii. Natomiast kiedy zbliża się powstanie warszawskie, jego przyjaciele mówią do niego, że nie będzie żadnego powstania. On bierze córkę, wyjeżdża z nią i żonę, wyjeżdżają do Wiednia i tam po drodze dochodzi do niego ta informacja o powstaniu w Warszawie, wraca
szuka tych zdziesiątkowanych żołnierzy swojego konspiracyjnego pułku Jeleń, który walczył między innymi w okolicach Alei Szucha w Warszawie. To są już zdziesiątkowane, rozbite oddziały, natomiast zbiera ich, znajduje swojego teścia i można powiedzieć przed wkroczeniem Armii Czerwonej udaje mu się z tej Warszawy wydostać. A kiedy chciał w Polsce zostać, to ludzie mówią do niego, przecież jesteś Auslanderem, czyli bezpaństwowcem, tak naprawdę nie musisz walczyć o Polskę. To on mówi, że obrona Polski, walka o Polskę jest jego psim obowiązkiem. W 93 roku, bo ostatecznie życie przyszło mu spędzić tą resztę życia na emigracji w Argentynie, w 93 roku ciało jego żony sprowadzono do Polski, pochowano z wszelkimi honorami wojskowymi na cmentarzu tatarskim w Warszawie. Natomiast na takiej płycie, która tam się znajduje, jest bardzo niewidoczny napis. Kiedyś ktoś chciał, żeby ten napis pomalować na złoto, ale wtedy córka Jedigara powiedziała, że ich złoto zostało w Baku w Azerbejdżanie i na tej płycie już nikomu nie jest do niczego potrzebne. A swoją drogą kiedyś Welibek Jedigar opowiadał o swojej znajomości z Józefem Piłsudskim, mówił, że spotkał go 3 razy. Pierwszy raz zasiedział się w bibliotece w Belwederze, biegł, zobaczył, że jest spóźniony, omówił się ze swoją narzeczoną, wybiegł z Belwederu, było już tak ciemnawo, biegł w rozpiętym płaszczu przez park belwederski i natknął się na samotnie spacerującą postać po parku belwederskim. Oczywiście był to marszałek Józef Piłsudski. Ten odwrócił się, a Welibek Jedigar zaczął mu salutować. Józef Piłsudski odpowiedział tylko bardzo spokojnie do niego: powiedz mi, moje dziecko, czy jest ładna. Welibek Jedigar odpowiedział: tak, panie marszałku, jest ładna. Więc Józef Piłsudski mówi: to biegnij, tylko zapnij sobie ten płaszcz, żeby było tak przepisowo. Drugie spotkanie związane z pobytem jakiejś delegacji tureckiej w Warszawie, on był tłumaczem. I trzecie spotkanie bardzo krótkie i smutne, kilkuminutowa warta przy trumnie Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku. Czy dzisiaj na przykład wiedzą państwo, że twórczyni słynnych Abakanów, Magdalena Abakanowicz, miała pochodzenie tatarskie? Albo czy wiedzą państwo, że ten pan, czyli Henryk Sienkiewicz, miał pochodzenie tatarskie, chwalił się tym na lewo i prawo, ale jak czytają państwo pana Wołodyjowskiego albo Ogniem i Mieczem, to mogą państwo odnieść wrażenie, że jakoś tych skośnookich wojowników za bardzo szacunkiem nie darzył, bo z jednej strony Azja porywa Baśkę, z drugiej strony Tatarzy naszpikowali strzałami Longinusa pod Bipiętę, ale faktycznie samo pochodzenie tutaj było Henryka Sienkiewicza bardzo ważne i tak jak wspomniałem, chwalił się tym bardzo często na lewo i na prawo. I moglibyśmy tak naprawdę o tych Tatarach bardzo dużo jeszcze mówić, moglibyśmy to kontynuować. Nie wiem, czy państwo też wiedzą, że przed wojną w latach 30. była propozycja, nawet już był projekt architektoniczny wyłoniony, aby w Warszawie przy ulicach Mekki i Medyny, takich niewielkich alejach znajdujących się na Ochocie, na tyłach dyrekcji lasów państwowych, znalazł się meczet. Meczet, który miał być właśnie taką jakby takim przedstawieniem, fizycznym przedstawieniem tej właśnie długoletniej obecności Tatarów, czy w ogóle muzułmanów w Warszawie. Starano się pozyskać pieniądze, między innymi od króla Fauda. Jeżdżono do tych krajów arabskich. Niestety ostatecznie ten meczet nie powstał. Nie miał być jakąś wielką budowlą, te minarety, czyli te wieże, gdzie muezin wchodzi i wzywa 5 razy dziennie do modlitwy, miały mieć 20 metrów wysokości. One chyba by nawet nie wystawały poza tą dyrekcję lasów państwowych na Ochocie. Natomiast ostatecznie to nie zostało zrealizowane, a pieniądze, które uzbierali, zostały przekazane na Fundusz Obrony Narodowej. Proszę państwa, oczywiście tą grupą, bardzo ważną grupą etniczną, ale grupą religijną w Warszawie przed II wojną światową była społeczność żydowska. Tutaj na fotografii rabin Dovber Meisels, jeden z symboli tak naprawdę tej społeczności, tym bardziej w XIX wieku. Proszę państwa, w ogóle to jest bardzo ciekawe, to można powiedzieć, że w XIX i XX wieku chyba najbardziej takimi wymownymi znakami tej wielonarodowości Warszawy, ale także zrozumienia wspólnej sprawy, bo
pamiętajmy, że mówimy o wieku XIX, kiedy Polska no nie jest suwerenna, czy Polski nie ma, jest Królestwo Polskie, Rosjanie nazywają nas krajem prywislańskim ostatecznie, ale jest taki moment w historii Warszawy, rok 1861, luty, jest rocznica, 30. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską, mieszkańcy Warszawy chcą się zebrać na polach Grochowa, Rosjanie na to nie pozwalają, Polacy spotykają się na rynku Starego Miasta, idą z taką pokojową manifestacją przez Stare Miasto, przez plac zamkowy i tam na placu zamkowym Rosjanie otwierają do nich ogień. Kiedy ten tłum rozbiega się, na bruku zostaje 5 osób. To byli przedstawiciele rozmaitych stanów społecznych, bo uczeń gimnazjalny, właściciele ziemscy, robotnik. Natomiast pogrzeb 5 poległych, który był jakby no, kontynuacją tych wydarzeń, to jest wielki pochód, który rozpoczyna się na krakowskim przedmieściu pod kościołem Świętego Krzyża i na jego czele idą przedstawiciele religii, idą biskupi ewangeliccy, idą rabini, między innymi właśnie Dovber Meisels, idą księża i biskupi rzymskokatoliccy. Mało tego, jak Rosjanie po wybuchu powstania styczniowego nakazują rabinom żydowskim nałożyć klątwę na tych Żydów, którzy biorą udział w powstaniu, to Dovber Meisels się na to nie zgadza. On mówi, że on tego nie będzie robił, że on tego nie potępi, on tego nie zrobi. Oczywiście będzie to skutkowało represjami, także w jego kierunku, czy innych rabinów, jak na przykład rabina Kramsztyka. Natomiast to pokazuje, jak ci ludzie rozumieli tą właśnie wspólną sprawę. Te manifestacje zaczynały się od rozmaitych wydarzeń, bo na przykład była też manifestacja na pogrzebie Sybiraka Stobnickiego na powązkach wojskowych, kiedy z jednej strony społeczność żydowska na cmentarzu żydowskim, z drugiej strony właśnie społeczność ta polska wyznania rzymskokatolickiego i oni wszyscy idą we wspólnej manifestacji. Więc to były wydarzenia naprawdę niesamowite. Obecność Żydów w Warszawie szacuje się mniej więcej początek na początek XIV wieku tak naprawdę, bo Warszawa została założona na przełomie XIII i XIV wieku i była to niewielka społeczność, która może Państwu to się wydać dziwne, ale zamieszkiwała pierwotnie okolice, znaczy Stare Miasto, fragment Starego Miasta, dokładnie taką ulicę, którą różnie historycy starają się ułożyć, ale to jest obszar pomiędzy ulicą Rycerską, a pomiędzy wąskim i szerokim Dunajem. Natomiast mówi się, że była to ulica równoległa do Piwnej. Niektórzy podają, że jest to właśnie ulica Rycerska dzisiejsza. No, ciężko nie będziemy teraz, nie mamy czasu, żeby tam wchodzić jakoś w szczegóły, ale była to społeczność bardzo dobrze zorganizowana, licząca co prawda kilku wyznawców, ale też posiadająca swoją synagogę i posiadająca mykwę, czyli tę łaźnię do obmyć rytualnych. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że Żydzi mają tylko jedną świątynię. Jest to świątynia jerozolimska. Każdy dom, synagoga jest tylko domem modlitwy. Nie jest świątynią, tak jak my to często chcemy rozumieć. Z drugiej strony cmentarze nie są kirkutami. Kirkut to jest takie wyrażenie, które nie jest używane przez społeczność żydowską. Od niemieckiego Kirchhof, ale tak naprawdę jest to Beit Haim, Beit Olam, czyli dom życia wiecznego, tak to nazywają. Dzisiejszy ten cmentarz na ulicy Okopowej to jest dla nas właśnie, ja użyłem tego stwierdzenia, cmentarz na ulicy Okopowej, dawniej cmentarz przy Gęsia Gasse, czyli cmentarz przy ulicy Gęsiej, ponieważ to właśnie ulicą Gęsią, czyli dzisiejszą ulicą Mordechaja Anielewicza szło się właśnie na ten cmentarz, tam jechały wszystkie kondukty żałobne, wszystkie karawany tam zjeżdżały. Natomiast właśnie znowu, na którą kartę tych dziejów i tej wspólnoty
pół życia polsko-żydowskiego nie spojrzymy, to są tam ludzie, którzy stawali w obronie Polski. I tutaj taka winietka, która pokazuje Bronisława Mansperla, czyli jednego z żołnierzy, który poległ podczas I wojny światowej, żołnierzy wywodzącego się ze społeczności żydowskiej. Jego grób na cmentarzu żydowskim w Warszawie no, ma taką samą symbolikę jak właśnie na przykład na cmentarzu ewangelickim grób Jana Paukera, oficera rosyjskiego, który dostaje rozkaz strzelania do manifestujących w Warszawie Polaków, wychodzi z Zamku Królewskiego i popełnia samobójstwo, ponieważ nie chce strzelać do bezbronnych manifestujących na ulicach Warszawy, Warszawy Polaków. Tym symbolem takiej współpracy pozostają takie osoby jak na przykład Szymon Askenazy, wybitny historyk, którego dzieła, jak jego dzieło o Józefie Poniatowskim porównujemy do wybitnych dzieł Żeromskiego albo do wybitnych dzieł Stanisława Wyspiańskiego, ponieważ w ogóle bardzo, w bardzo szybkim czasie napisane dzieło, które było dziełem jego życia, to jest człowiek, który sprzeciwia się szkole krakowskiej, która mówi, ta krakowska szkoła historyczna Józefa Szujskiego, która mówi, że upadek Rzeczypospolitej to w nas tkwił, to my jesteśmy przyczyną upadku. On szuka, ma to romantyczne patrzenie, nie to pozytywistyczne patrzenie, romantyczne, ale on po pierwszej wojnie światowej pisze pracę Gdańska, Sprawa Polska, gdzie dowodzi tej polskości Gdańska. Angażuje się w całą taką działalność związaną z dyplomacją, z jakimiś takimi uwarunkowaniami międzynarodowymi. Zresztą do dzisiaj mówimy o szkole Szymona Askenazego. Majer Bałaban to jest wybitny historyk, do którego sięgają wszyscy interesujący się czy zajmujący się historią Żydów na terenach Rzeczypospolitej, bo pracował nad rozmaitymi aspektami, nad obronnymi synagogami na kresach Rzeczypospolitej, zresztą sam pochodzący z Żółkwi, jak ktoś może Państwa był w Żółkwi, nieopodal Lwowa, przepiękna, taka barokowa synagoga obronna jest tam również zachowana, ale także rabin wojskowy w Lublinie w okresie I wojny światowej, a w czasie II wojny światowej uwięziony w warszawskim getcie, zajmuje się archiwum Judenratu i między innymi także najprawdopodobniej na polecenie Niemców musi dokonywać takiej oceny bibliotek, zbiorów rabowanych z domów żydowskich. Być może popełnił samobójstwo w getcie. Nie jest to kwestia jednoznaczna. I te synagogi, domy modlitwy rozsiane po ulicach Warszawy, no właśnie pokazywały ten charakter tego miasta, które faktycznie jest multinarodowe i multietniczne. Tutaj też między innymi taka synagoga, dzisiaj już nieistniejąca, na cmentarzu przy ulicy Okopowej Adolfa Szczymelfeniga z lat 70. XIX wieku. Ale proszę Państwa, oczywiście też na terenach Rzeczypospolitej, na teren Warszawy przybywały osoby o różnej narodowości. Między innymi takim przedstawicielem Austriaków, którzy tutaj do Warszawy na jakiś czas zajrzeli, był Piotr Steinkeller. Steinkeller, proszę Państwa, był pionierem takiego uprzemysłowienia. Warto zwrócić uwagę na przykład na to, że Steinkeller produkował powozy na Solcu, tak zwane Steinkellerki, które były bardzo wygodne, jeździły po drogach dawnej Rzeczypospolitej, zresztą miały rozmaite funkcje, bo przewożono nimi towary, przewożono nimi pocztę. Mówi się, że gdyby nie ten człowiek, to tak naprawdę stan dróg by się w tamtym czasie w żaden sposób nie poprawił, nie polepszył. Więc taka postać troszeczkę dzisiaj zapomniana. Kiedyś jeszcze miał taką tablicę przed wojną w kościele
świętych Piotra i Pawła na koszykach, która o nim nam troszeczkę przypominała. Również dalekie austriackie korzenie miał Franciszek Schuster. Rodzina Schusterów związana z Mokotowem przez lata. Schuster, litograf, bardzo obrotny, bardzo szybko potrafiący znaleźć jakieś źródło dochodu. Oczywiście dorabiał się nie tylko właśnie na tej litografii, na tych pracach graficznych, ale także kiedy na przykład w latach 40. XIX wieku zakupił sobie posiadłość na Mokotowie. Dzisiaj mówimy o tej posiadłości jako Park Szustrów, Park Morskie Oko, dawna siedziba magnacka, takie założenie parkowo-ogrodowe z pawilonami do dzisiaj zachowanymi, czyli domkiem maurytańskim i tak zwanym gołębnikiem, z którego dzisiaj wygrywa codziennie o godzinie 17 marsz Mokotowa. I ten właśnie neogotycki pałacyk, który dzisiaj jest siedzibą Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, ale również tam Schuster doszedł do tego, że to jest teren, nie wiem, czy też Państwo o tym wiedzą, ale w ogóle w XIX wieku teren Mokotowa, teren Skarpy Wiślanej, teren Wierzbna był wykorzystywany jako taka, można powiedzieć, takie uzdrowisko. Nawet mówi się o nim, że jest to zapomniane polskie uzdrowisko. Dzisiaj sobie to czasami ciężko uzmysłowić, patrząc na ten teren, ale ta Skarpa Wiślana z tymi ciekami wodnymi, które były bardzo jakby wysoko oceniane pod kątem właśnie zdrowotności. Między innymi tam z tym terenem wiązała się chociażby postać pana doktora Prysznica, pochodzącego najprawdopodobniej gdzieś tam ze Śląska, od którego dzisiaj mamy słowo prysznic. Więc była to metoda przez niego zalecana, właśnie takiego polewania się wodą, więc no, też jakby dość ciekawa rzecz. Ale także te austriackie korzenie miała rodzina Lilpopów. Tutaj Stanisław Lilpop, również pionier uprzemysłowienia w Warszawie w XIX wieku, na początku współwłaściciel firmy, znaczy takiego przedsiębiorstwa braci Evans na ulicy Świętojerskiej na warszawskim Nowym Mieście. To jest właśnie fragment zabudowy tego nieistniejącego dzisiaj jednego z najstarszych w Warszawie kościołów. Natomiast właśnie Stanisław Lilpop później stworzył taki wielki koncern, który określamy Lilpop Rau i Levenstein, który działał przez jakiś czas na Solcu, nieopodal mostu księcia Józefa Poniatowskiego dzisiejszego, natomiast właśnie tam przez jakiś czas pracował nawet Bolesław Prus, kiedy przyjechał do Warszawy, był ślusarzem w tej fabryce, a sam Stanisław Lilpop, wybitny kolekcjoner różnych dzieł sztuki, miał swój pałacyk w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się ambasada amerykańska w Warszawie. No tam animowało się to życie takie społeczne, kulturalne, artystyczne. Natomiast też jego synem był również Stanisław Lilpop, założyciel Podkowy Leśnej. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jego córka Anna wyszła za mąż za Jarosława Iwaszkiewicza. A więc te postacie były naprawdę tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Franciszek Lampi to jest jeden z malarzy, u którego kształcili się później najlepsi polscy malarze, jak na przykład Rodakowski. Natomiast takie również dalekie zagraniczne pochodzenie miał słynny Franciszek Fischer. No, człowiek niesamowity, to jest taki enfant terrible przedwojennej Warszawy, bywalec wszystkich kawiarni, cukierni, restauracji, i kolega wielu osób znanych z kart podręczników, poetów, dyplomatów, ponieważ to z nimi siadywał właśnie przy tych stolikach restauracyjnych. Natomiast jego największym przyjacielem był oczywiście Bolesław Leśmian. No, ich przyjaźni mówiono jako przyjaźni ponad rozmiarami. Tutaj na tej grafice to widać, czyli wielki, gigantyczny Franz Fischer i z drugiej strony ten malutki Leśmian. Franciszek Fischer mówił, zajechała
została pusta dorożka i wysiadł z niej leśmian, albo na przykład leśmian dzisiaj nie przyjdzie, bo poturbował go jamnik, a więc cały czas żartował sobie z tego wzrostu swojego kolegi, chociaż sam leśmian również określał to jako wygląd robaczy, na przykład pajęczy bardzo często. Również Edward Lillpop, architekt, to jest przepiękna kamienica stojąca dawniej na ulicy Trębackiej, ciągnąca się w stronę właśnie zachodnią od krakowskiego przedmieścia. Jej autorem był ten wybitny architekt, który na przykład też po sobie pozostawił projekty chociażby czy realizację kaplicy grobowej Hermana Junga, czyli człowieka związanego z browarnictwem w Warszawie. To jest przepiękna kaplica zaprojektowana, stworzona razem z Józefem Piusem Dziekońskim na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Ale także na przykład te austriackie korzenie miał Kazimierz Schechtmajer. Schechtmajer był pracownikiem instytucji związanej tam z wodami, kanalizacjami, zresztą był prezesem takiego powstałego stowarzyszenia Leże Zimowe, to był później prezesem Rady Nadzorczej. To było osiedle, domy budowane właśnie dla pracowników tego resortu. Postać bardzo ciekawa, postać, która walnie przyczyniła się do nadania szkole prowadzonej przez jego żonę, czyli Wandę z Poseltów Schechtmajerowej, takiej rangi elitarnej szkoły. Ta szkoła znajdowała się przed wojną na Ochocie. Absolwentkami tejże szkoły była na przykład Zuzanna Wieniawa-Długoszowska albo też Jadwiga, znaczy córki Józefa Piłsudskiego, czyli Wanda i Jadwiga Piłsudskie. To właśnie z tą szkołą była związana ta słynna historia, czy trochę taka anegdota, która była opowiadana, jak to Józef Piłsudski pytał się nauczycielki, dlaczego postawiła jego córce czwórkę, przecież ona na czwórkę nie zasługuje i to jest jakieś omyłkowe ocenienie, ale tu na przykład na fotografii widzimy, jak dziewczynki w tej szkole Schechtmajerowej robią modele samolotów, a jakby to czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, a więc to później zamiłowanie chociażby szybownictwem u jednej z córek Józefa Piłsudskiego było bardzo, bardzo silne. Przybywali do nas oczywiście, proszę Państwa, Anglicy. Anglicy najczęściej byli inżynierami, piastowali rozmaite funkcje dworskie. W ogóle mówimy tutaj Anglicy, ale to byli przybysze z Wysp Brytyjskich. Jeden z burmistrzów dawnej Warszawy, Chamer, to postać bardzo dobrze znana, właściciel tak zwanej kamienicy Szewców na warszawskim Starym Mieście. W ogóle to jest też bardzo ciekawe, to w historii w ogóle w dawnych czasach bardzo często w różnego rodzaju opisach, w różnego rodzaju dokumentach pojawia się takie stwierdzenie, że ktoś był Niemcem. Jak ktoś mówił nie w języku słowiańskim, tylko posługiwał się zupełnie innym językiem, to bardzo często określano go Niemiec. Zresztą Państwo pewnie dobrze wiedzą, że to nasze Niemiec pochodzi od słowa Niemy, ponieważ no dla nas język niemiecki, znaczy dla nas jak dla nas, ale dla naszych przodków język niemiecki to było coś totalnie niezrozumiałego. Dopiero w późniejszym czasie okazywało się, że to właśnie nie Niemiec, a Holender, nie Niemiec, a Szkot, ale wcześniej to można było wszystkich jakoś tam zaklasyfikować. Bardzo ważną rodziną pochodzenia brytyjskiego, dawniej MacLeodów, byli MacLeodowie. MacLeod kupił browar na ulicy Grzybowskiej. Zresztą później jego syn był założycielem słynnego gimnazjum imienia Mikołaja Reja w warszawskim Śródmieściu przy nieopodal zboru ewangelickiego. Był też wykładowcą, ale także kaznodzieją. No i ostatecznie stał też na czele tego wielkiego koncernu Haber, Busch i Schiele, jeżeli chodzi o te związki z browarnictwem. Ale na przykład postacią totalnie zapomnianą jest Winifred Cooper, czyli pisarka, poetka, która mieszkała w Warszawie, która z Warszawą była bardzo mocno związana w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wcześniej była dość mocno związana z Zakopanem, ponieważ w Zakopanem mieszkała przez jakiś czas w takiej willi o nazwie Harenda i tą Harendę w 1924 roku sprzedała Kasprowiczowi. Natomiast była tłumaczką takich poetów,
poetów, jak właśnie Kasprowicz, jak Przerwa Tettmajer, ale także przetłumaczyła Kazimierza Wierzyńskiego, między innymi jego laur olimpijski. A więc była postacią bardzo znaną, była też malarką, tworzyła różnego rodzaju portrety mieszkańców Zakopanego, mieszkańców Podhala, ale przede wszystkim tych ludzi, którzy przybywali do Zakopanego w tamtym czasie. Później te prace były wystawiane w najważniejszych galeriach w Warszawie, między innymi w warszawskiej Zachęcie. Była także portretowana, jak tutaj Państwo już mogą się domyślić, przez samego Witkacego, bo ta charakterystyczna pastelowa forma tych portretów jest tutaj bardzo dobrze widoczna. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o też przybyszów z wysp, to była to rodzina Fuchsów. I tutaj bardzo często mogą Państwo się spotkać z różnoraką wymową tego nazwiska. Przed wojną mówiono Fuchs, lody Fuchsa na przykład, albo czekolada Fuchsa. Więc język polski jest fonetyczny, więc tutaj najlepiej byłoby nic do tego nazwiska nie dodawać. Franciszek Ksawery przybył do Warszawy i tutaj w Warszawie założył na Miodowej 18, w kamienicy na Miodowej 18, taki pierwszy sklep. Warto zauważyć, że te sklepy pierwotnie to nie były jednobranżowe. One oferowały rozmaite rzeczy. I tak na przykład w sklepach tych kolonialnych można było kupić i słodycze, ale można było też kupić kawę, herbatę, która w XIX wieku zyskiwała na znaczeniu, ale można było też kupić oliwę na przykład, więc to były rozmaite rzeczy. Przed świętami sprzedawano ogromną ilość bakali, sprzedawano jakieś cukierki, najczęściej chociażby w różnych okresach, ale pochodzące z Imperium Rosyjskiego, a później na przykład w Polsce właśnie rodzina Fuchsów zaczynała robić landrynki, które miały pochodzenie jak najbardziej rosyjskie, albo też iryski, które były popularne, produkowane przez taką rosyjską fabrykę Einema. A więc te polskie wcale nie były gorsze, no a jednak robione już tutaj w Warszawie. Firma się rozrastała, miała coraz większe możliwości. Kolejni członkowie, przedstawiciele tej rodziny między innymi wznieśli fabrykę na Powiślu, na ulicy Drewnianej, na ulicy Topiel. No i tam trwała ta produkcja w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I tutaj tak naprawdę firma Wedla albo firma Jana Frudzińskiego miała w Fuchsach tą właśnie niesamowitą konkurencję. A swoją drogą też wykorzystywali pewne takie zjawiska, pewne wydarzenia, jak na przykład zlot harcerski, kiedy wyprodukowano na tą okoliczność specjalną czekoladę, którą kupowali harcerze w różnych kioskach rozstawionych na terenie tego zlotu, ale też na przykład lody, słynne lody Pingwin, które zaczęły powstawać właśnie w fabryce Fuchsa, a więc tutaj no wyprzedzili tak naprawdę swoją epokę, chociaż nie obyło się bez skandali, bo robotnicy protestowali w latach 20., ale tak naprawdę nie przyczyniło się to w żaden sposób do zmiany ani jakości, ani popularności tych właśnie produktów. Proszę Państwa, oczywiście w naszej Warszawie można było spotkać Francuzów i oczywiście tych z bardzo wysokich sfer i tutaj chociażby mówię o Ludwiku XVIII Bourbonie, którego widzą Państwo na tym obrazie. Z Marią Sabałucką przebywali w Warszawie przez jakiś czas, a później właśnie powrócili do Paryża. Tam stał się już Ludwikiem XVIII. Isaac Olier, bardzo wpływowa postać, wpływowa na tyle, że prowadząc sklep na Starym Mieście doprowadził między innymi z bankierem Piotrem Tepperem do uznania w latach 70. takiego edyktu z lat 60., który mówił o tym, że ci obcokrajowcy mają prawo, tutaj mają różne prawa na terenie Warszawy. Zresztą słynny Pałac Oleja, Pałac Kosakowskich na ulicy Nowy Świat. Ale francuskie korzenie miał Piotr Blank, wybitny bankier, który no, czuł taką jakąś powinność. W ogóle w XVIII wieku wymieniano kilka takich nazwisk. Był to między innymi właśnie
Piotr Blank, Piotr Tepper. Natomiast o ile z Tepperem były pewne problemy, to takie powinności wobec nowej ojczyzny jak najbardziej Piotr Blank czuł. Między innymi był w ogóle, prowadził taką kasę Stanisława Augusta, ale z drugiej strony też po upadku Rzeczypospolitej finansował wojsko, finansował insurekcję kościuszkowską. 30 tysięcy złotych na ówczesną insurekcję przeznaczył. A członkowie czy jego spadkobiercy służyli chociażby, brali udział w insurekcji, byli w najbliższym gronie chociażby później też Jana Henryka Dąbrowskiego, słynny pałac Blanka na ulicy Senatorskiej na Placu Teatralnym. Bardzo ciekawą postacią był Paulo Tremo, czyli kucharz ostatniego polskiego monarchy, który wprowadził rewolucję na ziemię polskie, jeżeli chodzi o jedzenie, ponieważ my sobie wyobrażamy, że właśnie te dawne wieki, to są te zastawione stoły całymi pieczonymi świniakami, dzikami, co sobie byśmy tam wyobrazili. Oczywiście tak było, bo była tylko barokowa kuchnia, która tak naprawdę również odzwierciedlała tą ideę baroku. Z drugiej strony mnogość przypraw bardzo mocnych, bardzo często orientalnych. Natomiast Paweł Tremo wprowadza coś zupełnie innego. Na obiadach czwartkowych u króla serwuje się na przykład jako przekąskę talerz wędlin. Oczywiście serwuje się małe kawałki baraniny, którą król uwielbiał dzięki właśnie swojemu nadwornemu kucharzowi. No ale były także cietrzewie, były jarząbki, były głuszce na przykład w buraczkach, cietrzewie w czerwonej kapuście, no i oczywiście ten rosół przygotowywany z kilkunastu gatunków mięsa przez Pawła Tremo, które gotowały się przez całą noc do tego, żeby nad ranem podać królowi taką filiżaneczkę bulionu i on codziennie rano wypijał ten bulion. Zresztą no, było to takim wyznacznikiem, ale właśnie te obiady czwartkowe, o których też bardzo często mówimy, że to takie intelektualne wydarzenia, gdzie rozmawiano o kulturze, sztuce, dyskutowano o różnych sprawach, były czasami bardzo nudne, zresztą też nie serwowano alkoholu za dużo, serwowano tego alkoholu bardzo mało, bo król był abstynentem, najczęściej pił śródlaną wodę, natomiast jak już król był bardzo zmęczony, to wchodził wtedy paś królewski, przynosił na złotej tacy 3 świeże śliwki, podawał je królowi z taką malutką karteczką, na której było napisane au roi, czyli dla króla, i król wtedy brał tą karteczkę, oczywiście w środku nic nie było napisane, ale było to rzekomo taki przekaz, że król dostał jakieś powiadomienie i obiad czwartkowy należy zakończyć. Ale oczywiście nie byłoby pełnej panoramy tych ludzi, którzy tutaj przybywali i pracowali, gdyby nie Mikołaj Chopin, czyli jako 16-latek przybywa do Rzeczypospolitej, bierze udział w insurekcji kościuszkowskiej, a później uczy między innymi w Liceum Warszawskim, w Szkole Artylerii i Inżynierii, no i wyjeżdża także jako guwerner do Żelazowej Woli, tam w majątku państwa Skarbków poznaje Justynę Skrzyżanowskich i tam na świat przychodzi Fryderyk Chopin. A więc kolejna postać, która z nad Sekwany przywędrowała tutaj nad Wisłę, ale także chociażby słynna rodzina Norblinów. No dzisiaj, jeżeli myślimy o przemyśle dawnej Warszawy, no to jest właśnie między innymi, są to postacie Norblinów, fabryka Norblinów, która zajmowała się produkcją platerów, zajmowała się produkcją tych wszystkich zastaw stołowych, różnych sprzętów, ale także w XIX wieku miała wręcz monopol na produkowanie czy takie walcowanie blachy, która była odbierana przez ministerstwa w Petersburgu, a więc no, tak naprawdę to dawało niesamowite zarobki i rozwój dla firmy, podobnie jak na przykład firma Frażetów, czyli również osób pochodzących z Francji, ponieważ to Mostowski Tadeusz sprowadza właśnie Józefa Frażeta i Frażet zaczyna właśnie swoją akcję mającą na celu produkcję różnego rodzaju wyrobów, najczęściej również platerów, ale później rozwija tą firmę, tworząc nawet rozmaite stopy metali w okresie już chociażby, znaczy firma tworzyła w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście nie sposób by było nie powiedzieć o firmie Bogusława Herze,
Modze, czyli domu mody, pierwotnie założonego na ulicy Miodowej. To był taki dom mód, koronek, Bogusław Herze, stworzony razem z braćmi, natomiast później jeszcze w XIX wieku całość przeniosła się właśnie do takiej eklektycznej, pięknej kamienicy stojącej na skrzyżowaniu Kredytowej i ulicy Marszałkowskiej, z fasadami od strony także Marszałkowskiej i od strony Placu Zielonego, czyli Placu Jana Henryka Dąbrowskiego. Ale to już tak chcę Państwu tak mniej więcej do końca nawet tutaj dojść, ale oczywiście to przecież w dawnej Warszawie także Niemcy, Karol Wedel. My dzisiaj oczywiście myślimy, no jak Wedel to jest coś takie prawie, że typowo polskie, to takie aż rdzennie polskie musi być, rdzennie warszawskie. No a przecież to Niemcy, którzy przywędrowali tutaj na początku zakładając taką niewielką pijalnię czekolady, a później rozwijając wszystko poprzez między innymi Emila Wedla, który jako pierwszy właśnie składa ten swój podpis na kostkach czekolady, ponieważ te produkty były bardzo często podrabiane. Natomiast później rozwój, także gigantyczny rozwój związany z Janem Wedlem, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast to także chociażby rodzina Alfonsa Manna, na początku Gustav Mann, później Alfons Mann, produkujące narzędzia chirurgiczne, a w okresie dwudziestolecia międzywojennego także na przykład szable dla wojska polskiego. To także słynna rodzina Palów, która co ciekawe miała to pochodzenie niemieckie, ale firma oczywiście była zapisywana jako Pal, natomiast nazwisko z H niemym. Na początku zaczynali od fabryki pasty do butów na warszawskiej Pradze, później przenieśli się na Wolę, gdzie powstały nowe zabudowania i w 1939 roku, kiedy Niemcy atakują Warszawę od strony zachodniej, no to tutaj Gustav Pal nakazuje spalić beczki wszystkie z materiałami łatwopalnymi, tymi chemicznymi, po to, aby nie dopuścić Niemców do śródmieścia Warszawy. I na takich ludziach też Niemcy później będą się bardzo mocno mścili, jak na przykład na ewangelickiej rodzinie Byrsze, ponieważ no to będą ludzie, którzy jakby dla Niemców się sprzeniewierzyli. Oni przeszli właśnie na tą polską stronę i takich oczywiście tutaj życiorysów można by było mnożyć. Słowacy w Warszawie, czyli Arpad Chowańczak, który przybył do Warszawy jeszcze w XIX wieku i który tak naprawdę starał się zarobić w młodości takie pieniądze, które pozwolą mu stworzyć jakiś biznes futrzarski w tym przypadku, był nazywany królem kuśnierzy. Trochę na wyrost, bo faktycznie było tak, że tych królów kuśnierzy było kilku, ale jednak Arpad Chowańczak. To prawda, tutaj też jest kwestia taka dość sporna, bo z jednej strony Słowacy, z drugiej Węgrzy, to jest Orawa, czyli bardzo trudny do zaklasyfikowania obszar, no ale niemniej jednak to u Chowańczaka swoje pierwsze futro kupiła Pola Negri, to tutaj ubierał się chociażby Ignacy Mościcki, prezydent Polski. To salon Chowańczaków na krakowskim przedmieściu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czyli takie ultra nowoczesne, funkcjonalistyczne wnętrze, gdzie na tle niebieskich ścian prezentowano właśnie te wszystkie piękne futra, które damy w okresie dwudziestolecia międzywojennego mogły sobie kupować. To Włosi na terenie Warszawy, jak Henryk Marconi, czy jego synowie Władysław Marconi, czyli autorzy wielu realizacji, które w Warszawie znamy. To Witold Lanci jako architekt chociażby Pałacu Szlękierów na Placu Zielonym, czyli dzisiejszy plac Jana Henryka Dąbrowskiego, ale to także Szwedzi, na przykład jak Krzysztof Brun i syn, słynna warszawska firma. W jednym ze swoich wierszy Konstanty Ildefons Gałczyński pisze takie zdania: codziennie jakiś balik, codziennie karta win i wszyscy mnie kochali, Krzysztof Brun i syn. A kończy to wszystko te wspomnienia babci siwej, bo tak to bodajże było zatytułowane słowami, że ten świat po prostu zaginął, czy odszedł, a zostałam tylko ja. I właśnie dlatego, że proszę Państwa, mieliśmy tą gigantyczną katastrofę związaną z okresem II wojny światowej, która przetasowała pewne rzeczy w Warszawie. Dzisiaj nie mamy
tej nawet często świadomości, jak ta Warszawa była właśnie multietniczna i multikulturowa. Dlatego mam nadzieję, że ta skrótka, skądinąd moja gawenda, tak to nazwijmy, przybliżyła Państwu troszeczkę tych bardzo ciekawych postaci, które właśnie budowały tą Warszawę wielokulturową, wielonarodowościową. Powiem tylko, że w latach 50., 55. roku odbył się w Warszawie słynny Festiwal Młodzieży i wtedy, jak niektórzy mówili, dopiero po tym ciężkim okresie przełomu lat 40. i 50. Polacy czy warszawiacy na ulicach Warszawy zobaczyli ludzi o różnym kolorze skóry, zobaczyli ludzi mówiący różnymi językami, ubranymi bardzo kolorowo i w większości takich wspomnień pojawiło się właśnie to, że to był ten właśnie element, czy jest element, którego nam bardzo mocno wtedy po prostu brakowało. Ja tymczasem Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa bardziej niż to było konieczne i czegoś ciekawego Państwo się dowiedzieli. No i mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł się z Państwem spotkać ponownie, czego sobie i Państwu oczywiście życzę. Dziękuję bardzo.